Witamina D w stężeniu, przynajmniej tak wyczytałem w mądrych książkach, w stężeniu trochę powyżej 70 nanogramów na mililitr ma działanie antynowotworowe. Zrobiłem sobie badanie około miesiąc temu i poziom witaminy D przy suplementacji, bo suplementowałem około 2-4 tysiące jednostek witaminy D dziennie w kapsułkach, poszło mi 48 nanogramów na mililitr. To było zrobione badanie 11 października. Chciałem ten poziom witaminy D podnieść powyżej 70, mniej więcej do około 100, takie stężenie uzyskać. 100 to jest uznawane już, że jest stężenie potencjalnie toksyczne. Powyżej 200 jest uznawane już za toksyczne. Widziałem wcześniej wideo gdzieś w internecie, w którym ktoś przyjmował 50 tysięcy jednostek przez miesiąc czasu i poziom witaminy D w jego organizmie wyniósł około 90 kilku nanogramów na mililitr, czyli akurat pod samą górną granicą tego potencjalnie toksycznego stężenia. Potencjalnie to znaczy, że może być, ale nie musi, tak? Ja postanowiłem zrobić podobny test na moim organizmie, ale ponieważ wiem, że wpływ na to stężenie może mieć wchłanianie, stopień wchłaniania witamin w naszym organizmie, postanowiłem przyjmować mniejszą dawkę witaminy D z tego względu, że jakiś czas niedaleki temu robiłem sobie oczyszczanie jelit, taką regenerację jelit, może w innym wideo nagram na ten temat. I myślę, że to stężenie, poziom wchłaniania u mnie może być trochę na wyższym poziomie, dlatego postanowiłem przyjmować przez miesiąc czasu dawkę witaminy D w ilości 30 tysięcy jednostek dziennie. Po 30 dniach, ponowne badanie, poziom witaminy D w organizmie to 126 nanogramów na mililitr. Czyli tak jak myślałem, mniejsza dawka niż to 50 tysięcy jednostek, a poziom witaminy D w organizmie jest wyższy, jest już w tym stężeniu potencjalnie toksycznym. Oczywiście, czy to jest toksyczne? Pewnie od razu nie. Witamina D odkłada się w organizmie przez długi czas, za chwilę jeszcze może o tym powiem, ale najpierw o zabezpieczeniu, tak? Czyli witamina D jest szczególnie toksyczna, jeżeli nie przyjmujemy osłonowo witaminy K2, MK7. Ta witamina sprawia, że wapń, skutkiem ubocznym przedawkowania witaminy D w organizmie, takim głównym jest odkładanie się wapnia w naczyniach krwionośnych. A witamina K2, MK7 sprawia, że ten wapń się tam nie odkłada. Ja oczywiście tą witaminę przyjmowałem około 250-300 mg dziennie do tej witaminy D. Teraz myślę, że zwiększę sobie do 500 mg, a dawkę witaminy D zmniejszę do 10, może 20 tysięcy jednostek. Znów zrobię za miesiąc badanie, żeby sprawdzić, czy ten poziom witaminy D się obniżył. Co ważne, witamina D według jakaś instytucja norweska robiła takie badanie, w którym sprawdzała, jak długo z organizmu usuwana jest, czy w jakim czasie poziom witaminy D w organizmie człowieka wraca do normy po zaprzestaniu suplementacji. Podawano tam jakiejś grupie osób 20 tysięcy jednostek przez 5 lat, każdego dnia, przez 5 lat, czyli bardzo długo. I po tym czasie odstawiono witaminę D, sprawdzano, jak długo poziom witaminy D będzie wracał do normy. Sprzed suplementacji ta norma, o ile dobrze pamiętam, wynosiła około 30 kilku nanogramów plus minus, tak? Na pewno jakoś nie było to dużo więcej. To była taka średnia. I okazało się, że poziom witaminy D do tego poziomu sprzed suplementacji, powrót do tego poziomu trwał 12 miesięcy, czyli przez 12 kolejnych miesięcy poziom witaminy D w organizmie nadal był na wysokim poziomie, stopniowo powoli opadał.
Wniosek jest taki, że witamina D wchłania się w tłuszczach w naszym organizmie, wchłania się w tłuszcze w inne komórki i po prostu w nich zalega. Dlatego tak niebezpieczne może być zbyt długa suplementacja zbyt wysokimi dawkami witaminą. Można sobie na długi czas narobić kłopotu, a objawy nie są niestety widoczne od razu, tylko też dopiero po pewnym czasie. Tak? Że witamina K2, MK7 ma tutaj nas zabezpieczać w pewnym stopniu, natomiast czy zabezpiecza w pełni, tego nie wiem. Jeżeli chcesz sobie robić takie eksperymenty, to oczywiście na swoje własne ryzyko i kontroluj sobie to badaniami. Jakie wnioski z tego eksperymentu? Wydaje mi się, że poziom wchłaniania w organizmach ludzkich będzie różny. Jedna osoba przyjmując dawkę 50 czy 30 tysięcy uzyska taki efekt, inna osoba przyjmując takie same dawki może uzyskać inny efekt. Trzeba to po prostu kontrolować i nie można z tym pójść na hura, bo skutki zbyt dużego i zbyt długiego przyjmowania wysokich dawek witaminy D mogą być niekorzystne i bardzo, no bardzo nieprzyjemne, niedobre dla naszego zdrowia. A co do mojego samopoczucia podczas przyjmowania tej witaminy D, to w tym wideo, które oglądałem, ktoś zachwalał, że się bardzo czuje bardzo dobrze, jakby odmłodniał. Ja nie zauważyłem u siebie takich efektów, szczerze mówiąc. Może poza tym, że śpię rzeczywiście krócej, budzę się wcześniej i już czuję się wyspany. Poza tym nic innego niestety u mnie nie wystąpiło. Nie widzę, żebym jakoś specjalnie odmłodniał. Chyba, że Wy to zauważycie po moim wyglądzie, dajcie znać. Odporność. Muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że zwiększyła mi się i to bardzo. Cała moja rodzina miała jakieś przeziębienia, gorączki i inne choroby. Ja miałem co najwyżej delikatny katar i to no, przez chwilę, dosłownie przez chwilę. Uzupełniając moją wypowiedź, myślę, że gdybym dzisiaj zaczynał jeszcze raz ten cały eksperyment z witaminą D, to zacząłbym od dawki 10 tysięcy tych jednostek. Zbadałbym po jakimś czasie poziom witaminy D i ewentualnie podnosiłbym. Więcej pewnie by tych badań trzeba było wykonać, dłużej by to wszystko trwało, ale pewnie wtedy jest to bezpieczniejsza forma niż zaczynać od bardzo wysokich dawek. No bo można na moim przykładzie, po wyniku mojego badania, można przekroczyć ten próg bezpieczny. Chociaż ja jeszcze tak przekroczyłem tylko ten potencjalnie niebezpieczny próg, natomiast równie dobrze, gdybym zaczął od 50 tysięcy jednostek, mogłoby się okazać, że mam powyżej 200. No i to już by mogło się odbić w jakiś sposób na moim zdrowiu. Tak? Czego jeszcze nie powiedziałem? Badanie, jakie należy wykonywać, to jest badanie metabolitu witaminy D, 25 w nawiasie OH. Jest jeszcze jedno badanie, dużo droższe, które to kosztuje około 50 zł, tamto kosztuje około 300 zł, chyba tam było w cenniku. Tamtego badania nie robimy, tamto badanie nam nie pokaże tego poziomu witaminy D w organizmie, który chcemy, który jest dla nas istotny w tym całym działaniu. Przyjmujemy witaminę D z tłuszczami, wtedy się dużo lepiej wchłania. Też zastanawiam się, czy właśnie to przyjmowanie na tym wideo, które widziałem, 50 tysięcy jednostek, to nie było po prostu w jakiś sposób przyjmowane bez tłuszczu na przykład. Może wtedy się po prostu ta witamina tak nie wchłaniała, jak powinna się wchłaniać. Waga też w sumie może mieć tutaj znaczenie. Waga może mieć znaczenie, pora roku, jakiej przyjmujemy tą witaminę, wiek. Pewnie te wszystkie elementy mają tutaj też jakieś znaczenie. Tak swoją drogą zastanawiałem się, skąd się wziął pomysł na przyjmowanie aż 50 tysięcy jednostek witaminy D. Skąd się wzięła taka teoria, że to jest bezpieczna dawka, bo też gdzieś, nie, już to chyba nie w tym wideo, ale gdzieś obiło mi się o uszy, że do 50 tysięcy jednostek to bez problemu można przyjmować i sobie człowiek i się nie przekroczy tego poziomu bezpiecznego. Guzik, prawda, niejaki doktor Bruce Hollis, można sobie wygooglować o tej osobie co nieco,
przeprowadził na sobie taki eksperyment, przez 3 tygodnie przyjmował dawkę właśnie taką wysoką, dzień w dzień, i jego poziom witaminy D w organizmie nie zwiększył się jakoś bardzo znacząco. Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale na pewno nie przekroczył jakiejś tam normy. Ja w tym momencie myślę, że obniżę dawkę witaminy D do 10 tysięcy, przez jakiś czas pobiorę, zrobię znowu badanie, zobaczę, na jakim poziomie będzie witamina D w moim organizmie i wtedy będę dopasowywał albo w dół, albo w górę. Mówię, mój docelowy poziom to jest około 70 nanogramów chyba, tak, na mililitr. Do tego dążę. W każdym razie ja myślę, że to należy tą witaminę suplementować ostrożnie, nie ma co na hura podchodzić do tematu, żeby sobie nie narobić niepotrzebnie kłopotu. To tyle, myślę. Zachęcam do subskrybowania. Pozdrawiam. Cześć.